Witajcie, mamy piąteczek. Cześć. Jak zwykle tygodniówka. Tym razem no, jest trochę do pogadania o premierach w Polsce, bo w sumie nazbierało się tego. To już są rzeczy, które znamy dobrze, już o nich mówiliśmy. No ale po prostu trafiłem do sprzedaży w Polsce. Wydawało się, że tydzień tak naprawdę nie obfituje za bardzo w wydarzenia, ale jak tak usiadłem i zacząłem wynotowywać, podejrzewam, że Adam też, to się okazało, że troszkę rzeczy się znalazło, o których warto powiedzieć, wspomnieć, żebyście wiedzieli, że można ewentualnie sięgnąć, poczytać newsy albo poszukać sobie w internecie więcej materiałów. Przede wszystkim dowiedzieliśmy się, chociaż to jeszcze wiadomo nieoficjalnie, że będą u nas dostępne nowe Nokia 5.1, 3.1, 2.1, no i Banan, czyli 8110 4G. GSM Maniak podał rzeczywiście ceny. Pozdrawiamy serdecznie. Próbowałem dzisiaj się skontaktować z HMD, żeby potwierdzić, ale mi się jakoś nie udało. Oni są bliżej w Warszawie, my jesteśmy w Łodzi daleko. Nawet psy wyglądają jak chomiki w związku z tym. Nawet bieganie psom szkodzi w mieście Łodzi, jak kiedyś było. W każdym razie rzeczywiście nowe Nokia się zapowiadają. Trzymajcie rękę na pulsie. Pytaliście bardzo często o to, kiedy Banan do Polski w końcu zawita. No to jest sensu, że niedługo. No to może ceny powiemy, no bo tak kurczę gadamy. 349 zł Banan będzie kosztował. Następny w kolejności będzie Nokia 2.1 za 499, Nokia 3.1 za 699 i 5.1 za no, całe 949 zł. Z tym, że no, to jest wiadomo, jak piątka, no, to jest najmocniejszy w tym zestawieniu smartfon. Chociaż to nadal też nie jest jeszcze high-end, no, bo tu mamy Helio 3 GB RAM-u, 32 GB pamięci, aparat 16.8 i tak dalej. Sobie zobaczycie specyfikację. Nokiami zainteresowani, dokładnie. To na pewno znacie te specyfikacje od dawna, bo to są telefony, o których naprawdę pewnie z dwa albo ze trzy razy mówiliśmy. Dokładnie, natomiast ja jeszcze bym zwrócił uwagę na jeszcze jedną premierę. Od 22, czyli zdaje się, że od dzisiaj w serwisie aukcyjnym takim na A popularnym w Polsce. Zenfona macie. Tak, macie Zenfona 5Z, czyli tego wypasionego Zenka. I wiecie co, powiem szczerze, cena jest fajna. 2090 i karta pamięci gratis, więc jeżeli ktoś ma kupić Zenfona 5Z, to niech szybko kupuje, bo podejrzewam, że ta cena nie będzie już później taka atrakcyjna, a może pozostanie cena taka sama, ale już karty 128 giga nie dostaniecie w gratisie, więc... Dla tych, co mają kasę, to cena jest fajna, dla tych, którzy tych 2000 nie mają, to cena jest i tak... No tak, to i Banan będzie za drogi pewnie. Ale, ale jest troszeczkę tak, słuchajcie, że to jest rzeczywiście fajny całkiem smartfon, jeżeli macie te 2000 do wydania, a szukacie właśnie akurat smartfona, warto zwrócić na niego uwagę, bo po prostu no, jest pewien sposób wyjątkowy spośród podobnych jakby modeli różnych innych marek, to... No ma fajną dosyć specyfikację, no bo to jest chyba w tej chwili, nie wiem, poprawcie mnie, jeżeli się pomyliłem, ale chyba najtańszy model ze Snapdragonem 845, nie? Tak mi się zdaje. Znaczy, prawdopodobnie najtańsza, a jeżeli nie najtańszy, to jeden z najtańszych na pewno. No to na 100%. Z tym, że to jest, pamiętajcie, cena w promocji w tej chwili. Tak, no cholera wie, jaka także... będzie później, także... Ale no faktycznie, jak macie dwójkę do wydania, chcecie kupić jakiś fajny telefon. Będzie w marketach elektronicznych, będzie można znaleźć, także to nie jest problem, żeby go znaleźć, jeżeli się chce go kupić w każdym razie. No dobra, jak już tak męczymy tą Polskę, to jeszcze pomęczmy na koniec. Olwiu wprowadza swojego flagowca, to jest taki rumuński producent. Tak. Telefon w sumie o tyle ciekawy, że ma asystenta głosowego, który ponoć gada po polsku. No, Soul X5 Pro się nazywa. No. Powiedzmy, czy gada, czy nie gada po polsku, a coś tam rozumie po polsku i można coś zrobić z tym asystentem już. No i ma rozpoznawanie twarzy, a specyfikację macie na dole. To rozpoznawanie twarzy ma, bo on ma... Takie lepsze. To jest kolejny smartfon ze sztuczną inteligencją do przedniego aparatu, w związku z tym tą twarz rozpoznaje, on ma tam czujnik podczerwieni. Tak, czyli tak trochę teoretycznie punktowo, jak ciemno, jak jasno, będzie w stanie teoretycznie działać jako zabezpieczenie. Bardziej zaawansowany ten układ ma. Powinien w stanie być robić rzeczywiście fajne fotki. Próbuję podejrzeć cenę, ale jak patrzę na drogę, to mi ciężko. Przykro mi bardzo, u mnie ceny nie ma. 1349. No za 1350 to bym się bardzo mocno zastanawiał, czy bym nie wolał na przykład innego telefonu. Ale z kronikarskiego obowiązku mówimy, że jest. Tak, bo była premiera, producent. On ma wyświetlacz 6,2 cala, to jest Full HD Plus, bo to jest smartfonik kolejny z noczem. Jest Helio P20, pamięć jest
O jeden wariant widzę. 32 flesza plus 4 giga RAM-u. Z tyłu macie dwa aparaty 16 plus 5, a z przodu 16 z kolei. Dokładnie. Także... No i a, jeszcze jedno. W sprzedaży, która trwa teraz, głośnik dają gratis. O. Głośnik. Tak, jakby kogoś się dało przekupić głośnikiem, to ja jest. Zwróciłem uwagę ostatnio w komentarzach, między innymi właśnie do newsa o tym Olwiu, jakąś dosyć sporą taką falę niechęci związaną z marką. Nie wiem skąd to wynika, ja akurat trafiłem na dobre Olwiu, bo robione przez dobre chińskie firmy, między innymi przez Gioni, i stąd jakby przez pryzmat tego Olwiu postrzegam, natomiast rzeczywiście dawno nie miałem w ręce żadnego ich smartfona, w związku z tym nie wiem jak to wygląda. No tutaj z tą ceną ja bym się jednak bardzo mocno zastanawiał. No Rumunia jest dla nich rynkiem docelowym, no dlatego tak, że tam rzeczywiście całe mnóstwo ludzi kupuje ich smartfony. To jest ewenement, dlatego że u nas nie ma takiej polskiej firmy sprowadzającej chińskie modele, takie, która by była tak popularna. Lepsze, no, takie no? lepsze modele, no są tak. Błędy u nas. W Rumunii rzeczywiście Olwiu jest marką popularną bardzo mocno. Mają niezły kawał rynku. Po no, życzymy polskim firmom, żeby kiedyś do tego dobiły, do takiego poziomu, nie? Adaś mówił o bananie, które kosztuje 350 zł. Mi od razu do głowy przyszedł jeden taki strób, o którym właściwie moglibyśmy równie dobrze nie mówić, ale w Indiach premiery miał Panasonic P90, który z kolei w przeliczeniu na nasze kosztuje 300. No i przy tej cenie ta specyfikacja taka w miarę jest. No, nie jest rewelacyjny ten telefon, broń Panie Boże, ale... Za 300 to u nas też pewnie by się sprzedał z takim wyposażeniem. I mówię o tym Panasonicu, dlatego że dzisiaj wyskoczył znowu drugi Panasonic. Najlepsze jest to, że polski oddział Panasonica, słuchajcie, go zaanonsował jako tablet. I teraz zgadnijcie, ile cali może mieć tablet? Ja tak starałem się, co prawda to jest różnica, jakby granica jest płynna pomiędzy smartfonami dużymi a tabletami, ale gdzieś tak w okolicy 7 cali przebiega. Zgadzasz się? No tak, no ja... Jeżeli coś ma 7 cali, od 7 cali się zaczynają powyżej tablety, 7 nie? cali zaczynają się tablety. Panasonic zaanonsował, sprawdzę tylko, TOFBOOKa FZT1, który ma 5 cali. A dlaczego nazwali go tabletem? Ano bo po angielsku Panasonic pisze o nim handheld. Handheld to jest takie urządzenie dzisiaj właściwie nieznane. Dawniej były one znacznie bardziej popularne. Wiecie co? Profesjonalny smartfon. No. Panasonic, tylko ten porządny Panasonic, nie ten Panasonic od P90 indyjski, chiński właściwie, tylko ten Panasonic... Ten z Japonii Panasonic. Ten z Japonii Panasonic rzeczywiście specjalizuje się w tego typu urządzeniach. Jeżeli pamiętacie, w zeszłym tygodniu mówiliśmy chwilkę o Kacie S61. Pamiętacie, no, bo mieliśmy homofony. Tak. Natomiast... To jest jakby urządzenie z podobnej bajki. Ono nie jest aż tak zaawansowane. Wyobraźcie sobie, że ten Panasonic ma znacznie gorszą specyfikację od Kata. Natomiast ale ma na przykład... wytrzymałość się bardzo wysoka. Jeżeli chodzi o wytrzymałość, na papierze, to ona jakby jest te opcje identyczna. Tam są ważne. No, na ona papierze, jest identyczna, ale... bo to jest 1,5 metra na beton, to samo co ma Kata. Wiesz, ja kiedyś tak próbowałem rozwalić komputer Panasonica taki wytrzymały, więc wiem, o czym mówię. Spoko. No ale słuchaj, certyfikacje są przyznawane przez organizacje certyfikujące. No tak, no. Jeżeli dwa modele mają podobne certyfikaty, no to kurczę, one powinny tyle samo wytrzymać, bo inaczej organizacja certyfikująca daje sobie ale wiesz, to są pewne warunki graniczne. Pytanie, na ile można je przekroczyć w modelu A, na ile w B. Wiesz. To znaczy, jeżeli chodzi o specyfikację militarną i upadek na beton, jest identyczny. To znaczy, no, to jest tej samej wysokości 1,5 metra, ten sam beton lity. Tak testowano. W związku z tym tak to wygląda. Wytrzymały. Oni tam podają jeszcze dodatkowe jakby specyfikacje tych testów, ale de facto upadek na beton z 1,5 metra to jest upadek na beton z 1,5 metra. Całkowicie się z tobą zgadzam, ale ten jeden wytrzyma właśnie z 1,5 metra. Załóżmy, a ten drugi z 2,5 też przeżyje. Nie wiem, no, nie sprawdzałem. Ale gdyby wytrzymało z 2,5, ale takie, no to powiedzmy, może takie mam jakieś przekonanie wewnętrzne. Albo tym by się chwalił producent. Ja nie mam takiego przekonania wewnętrznego, dlatego że dla mnie to co na papierze. Jestem co na papierze. Okay, gdybym miał możliwość sprawdzenia praktycznego. No dobrze, a nie, Adam, to ale wtedy, Adaś, ale ja mam podstawę do tego, co mówię. A ty ni cholery nie masz. Ty masz własne przekonanie. Okay, ja mówię na podstawie dokumentacji. Ale ja o tym mówię. Ty mówisz, bo tak ci się wydaje. Ale ja powiedziałem, ja mam przekonanie.
Co nie znaczy, że ja jestem pewien i ja to wiem. Adaś, chodzi mi o to, że jakby mam lepszy argument od ciebie. Okej, ale przyznaję ci rację, no tylko nadal ja mam swoje. Tak czy inaczej, Panasonic ma znacznie gorszą specyfikację smartfonową od Kata S61, przynajmniej nie porównuję obu urządzeń. Nie jest egal tak naprawdę, bo ani jednego nie umieć nie będę. Są do różnych zupełnie zastosowań. Toughbook ma czytnik kodów paskowych i to jest właściwie jedyna rzecz, która go jakby wyróżnia poza tymi odpornościami na wodę IP68 i tą normą militarną. To jest właściwie jedna rzecz, która jest, plus dwa przyciski konfigurowalne, na których sobie można skonfigurować na przykład jeden, drugi czytnik. A RFID-ów nie czyta? Powinien. Chyba czytnik, nie pamiętam, żeby w specyfikacji było, natomiast RFID-y też powinien czytały. Te tablety Panasonica, te nieco większe, takie prawdziwe tablety 7-calowe, to miały RFID-a. Tak czy inaczej, w FZT1 występuje w dwóch wersjach. Jedna wersja jest tylko z Wi-Fi, to rzeczywiście można by było nazwać tabletem, gdyby nie była handheldem. Natomiast druga występuje również w wersji komunikacyjnej, takiej, gdzie można pogadać przez 2G, 3G, 4G, po LTE. Również w zasadzie jest smartfonem, tylko że trochę innym. Jest po prostu smartfonem, dlatego macie go w tej chwili na pierwszym miejscu, na pierwszej stronie. Jak wejdziecie, to on tam jest. Specyfikacje sobie można obejrzeć. Panasonic co prawda nie dba o szczegóły, tak jak to robił dawniej w dokumentacji, ale większość rzeczy jest, można się mniej więcej zorientować, co tam jest. I to właściwie tyle, jeżeli chodzi o Panasonic, o których miałem 2 minuty mówić. Przez niego mówiłem dłużej. Sorry, memory. To ja teraz szybciej, ale bardzo fajny telefon się pokazał. Słuchajcie, Oppo pokazało taki model, który się nazywa Find X. Jest to dziwny telefon, bo w zasadzie ja bym go na upartego nazwał sliderem, bo ma rozsuwaną obudowę. Jak go byście wzięli do ręki, spojrzeli, to z przodu jest tylko ekran, a z tyłu tylko szkło, nie ma aparatów. Aparaty się pokażą, jak wyjedzie górna część, czyli ta obudowa się rozsunie. Bardzo ciekawie to wygląda, muszę przyznać. Jak sobie wyobrazicie, ale praktyczność? Jak sobie wyobrazicie S9 bez górnego i dolnego paska, to mniej więcej tak wygląda. Coś takiego, to no. Smartfon wygląda pięknie. Zdjęcia nie oddają tego, jaki fajny jest. On ma ten efekt znany, nie wiem, chociażby z Huawei'ów, lśniący tył. Fajny taki rzucik. Jest w dwóch kolorach, jest niebieski, jest czerwony. I rzecz jest o tyle niesamowita, że on nie ma na przykład czytnika linii papilarnych. Tam właściwie całą robotę robi rozpoznawanie twarzy. Robi się to, słuchajcie, w sposób dosyć niesamowity, bo ja się zastanawiałem właśnie, jak urządzono wysuwanie tego w modułu z aparatami. To się robi na takiej zasadzie, jak się odblokowuje telefon. Dziewczyna, która tam występuje w reklamie, ona po prostu przeciąga w górę wyświetlacz. To jest króciutki ruch i wyjeżdża w górę na moment ten moduł. Na moment wyjeżdża dosłownie, rozpoznaje twarz, chowa się. No ciekawe, jaka będzie wytrzymałość mechaniczna tego ustrojstwa, bo dobra, załóżmy, że dopracowali perfekcyjnie taśmę łączącą, że mechanizm też jest idealny. No ale wiecie, nosimy telefon w kieszeni, wejdą tam jakieś paprochy, to się prędzej czy później zacznie zacierać. Znaczy tutaj o tyle nie ma jakiegoś wielkiego problemu z taśmą, że ona nie jest narażona na jakieś bardzo mocne mechaniczne. Tak, bo to człowiek nie będzie szarpał, tylko to robi automat, więc o taśmie akurat jestem natomiast spokojny. Paprochy tak. Paprochy. Może być później niefajnie, szczególnie, że tam są aparaty. Jak tam się coś dostanie, porysujesz obiektyw, wiesz, to tak, tego się boję. Niemniej wygląda zabójczo i kosztuje też trochę zabójczo, bo słuchajcie... Są dwie wersje, bo jedna jest zwykłą wersją, która kosztuje niezwykłe pieniądze, bo to jest 4300, to jest normalna w tej chwili. No 1000 euro. Normalna mniej więcej cena dla smartfonów high-endowych, natomiast druga jest wynikiem współpracy Oppo, czy współpracy, dajcie nam znaczek, damy wam reklamę. Efektem pojawienia się logo. Jest logo Lamborghini rzeczywiście na tyle smartfonów. Z tym, że no tam jeszcze też w tym Lambo dołożyli karbon na pleckach i super szybkie ładowanie, jeszcze szybsze, bo ten standardowy ma to WOC się nazywa, to jest standard opracowany przez Oppo, a ten Lambo ma ten standard WOC przyspieszony, czyli ładuje się naprawdę błyskawicznie, bo i tam chyba nawet się pół godziny. Bateria mówi. znacznie szybciej wykończycie baterię. Jeżeli sobie go kupicie, jeżeli macie na zbyciu 7300, no to możecie próbować. No. Ja podejrzewam, że troszeczkę więcej jednak, bo to trzeba wysyłka i tak dalej, bo nie powiedzieliśmy, one będą tylko i wyłącznie na Dalekim Wschodzie.
No tak, no ale one ktoś, do nas nie trafią. Jak ktoś ma Lambo, a nie Porsche, bo jak ma Porsche, to musi inną markę wybrać telefonu. No to ma Huawei, prawda? Ale jak ktoś ma Lambo, no to jest skazany na telefon i pozamiatane, no. Smartfony wyglądają rzeczywiście niesamowicie. Ja mówię, żeby sobie mniej więcej wyobrazić, wystarczy S9, S9 Plus, wyobrazić sobie... Zrobić ją na gładko. Tak, zrobić ją na gładko. Na górze jest troszkę szerszy pasek, ale taki jakby wąziutki. Uśmiech jest. Na górze prawie widać po prostu w to wcięcie, które tego elementu wjeżdżającego, bo on jest taki uśmiech wyprofilowany. Z tyłu są dwa aparaty z kolei przedzielone w diodą LED. I też wygląda to naprawdę bardzo fajnie właśnie ze względu na te plecki, które są, mają taki i aparaty są konkretne, bo aparat, 16 plus 20 z tyłu, a 25 mega z przodu, tak. Czyli też, no, jeżeli chodzi o aparaty, lipy nie ma. Snapdragon 845, oczywiście jak 8 giga RAMu, no musi być. Tak, 256. Natomiast mnie zaskakuje trochę, bo ekran ma 64 cala i to jest Full HD+, tak, a nie QHD. Tak, no i bardzo dobrze. Nie, no spoko, ale za to OLED, także. Baterii nie pamiętam. O, już widzę. 3730, no czyli prawie 4000 mAh powinno zapewnić rzeczywiście stosowną pracę przy tym wyświetlaczu. Także to tak. Smartfon niesamowity, smartfon innowacyjny rzeczywiście, przynajmniej niesamowity, jak się patrzy na niego z daleka. Zresztą kolegów słuchałem anglojęzycznych, którzy mieli okazję go w Paryżu dotknąć, pomacać, rzeczywiście go poobracać w różne strony, bo na dłużej nie dostali, zdaje się, w tym momencie, a później może będzie możliwość dostania do testów, ale się podoba mi naprawdę bardzo mocno. Oczywiście wygląda imponująco. Robi wrażenie. Poza Oppo mamy jeszcze jedną premierę bez premiery, dlatego że Xiaomi co prawda jeszcze do tej pory nie pokazało Redmi 6 Pro, ale właściwie wszystkie dane są wiadome. Po pierwsze, rzeczywiście ludzie dostali je najwyraźniej, jak najbardziej legalnie i pokazują je w internecie. Po drugie, Chińczycy certyfikowali już ten model, w związku z tym wszystkie dane, niemal wszystkie dane po prostu są zdane, mimo tego, że smartfon jeszcze nie miał premiery. Możecie się oburzać, że wrzucamy, a nie ma. No nie, no samo Xiaomi udostępniło w końcu we własnym serwisie, znaczy w serwisach społecznościowych chińskich udostępniło zdjęcia. Takie już oficjalne, produktowe zdjęcia, w związku z tym to nie jest tak, że publikujemy coś, że sobie wymyśliliśmy. Nie, jest. A w Xiaomi Redmi 6 Pro będzie miało wyświetlacz 5,84 cala, pracujący w rozdzielczości Full HD+. Będzie tam właśnie, jeżeli chodzi o procesor, to nie jestem pewien. Są zdania podzielone, bo ja są dwie wersje. Ja stawiam na Helio P22. Co prawda serwisy zachodnie stawiają na procesor o oczko wyższy, ale tam się liczba rdzeni, kochani, nie zgadza. Dlatego, że Oppo komunikuje liczbę rdzeni podobną jak Helio P22, natomiast ten wyższy procesor już ma zupełnie inną. Xiaomi, nie Oppo. Tak naprawdę ciężko wyczuć, bo i z aparatami fotograficznymi też jest podobne, bo też widziałem dwie różne wersje. Znaczy, aparaty fotograficzne teoretycznie przynajmniej to jest 12 plus 5 z tyłu i 8 z przodu. No ja jeszcze widziałem piątkę z przodu, więc pytanie, która wersja jest bliższa prawdy, nie? Okaże się po premierze. To znaczy, zgodnie z tym, co Xiaomi robi z przodu, powinien być teoretycznie troszeczkę lepszy aparat, w związku z tym to 12 plus 5 i 8 z przodu, no ma jakiś sens. A mogą być po prostu dwie wersje na różne rynki i to też jest prawdopodobne, nie? Jest dużo wersji pamięci na pewno, dlatego że chiński certyfikator podaje 2, 3, 4 giga RAMu i 16, 32, 64 pamięci flash. No pewnie 3 zestawy. W związku z tym prawdopodobnie zadebiutują dwie wersje początkowo, a trzecią zostawią, tą najsłabszą prawdopodobnie zostawią na inne rynki, na przykład dla Indii na później. Zobaczymy. No może tak być, no ale to się dowiemy jak pokażę. Indie, Tajlandia może być, nie wiem, Pakistan na przykład, bo oni tam też sprzedają w związku Polska. Z Polska. Nie, no dobra, śmieję się. Akurat Xiaomi... Jeżeli będą miały trafić, to trafią to troszkę. Tak, akurat do nas Xiaomi pcha te lepsze wersje. Mamy taki rynek. Trzeba chyba pochwalić. Oczko lepsze od tych rynków wschodzących. Nie duże oczko, takie. No, ale
tak, ale tu można pochwalić akurat tego produktu. O Zenfonie 5Z mówiliśmy, o Oppo Find mówiliśmy. Możemy wspomnieć jeszcze o kilku rzeczach, które odwypłynęły. Olga też już padło. Zenfon Ares, który się pojawił na Dalekim Wschodzie, który tak naprawdę nie jest nowym smartfonem, jest nową wersją jakby smartfona Zenfona AR. Zenfona AR już znacie specyfikacje, możecie sprawdzić. Zresztą Aresa też już mamy w serwisie. Ares różni się z tego, co jakby zdołałem ustalić, bo w innych różnic specyfikacji nie znalazłem, różni się brakiem jednego aparatu z tyłu. On ma tam co prawda różne czujniki fajne, natomiast nie ma. Aparatu drugiego po prostu nie ma. O ile AR miał aparat, o tyle Ares go po prostu nie ma. Czujniki ma, bo to wiecie, to jest ten do rozszerzonej rzeczywistości. On się nazywał wcześniej Zenfon AR. Tak. No i siłą rzeczy tak, obsługiwał i wirtualną, i rozszerzoną rzeczywistość, a ten jest no, taki jakby... Nie wiem, może im się tam to nie sprzedało i teraz dali nową nazwę. Nie wiem. Znaczy będzie na pewno tańszy. No, no jest sporo tańszy, bo... To jest pewne, także to może o tyle. Tam jest Snapdragon 821, jest wyświetlacz 5,7 cala Super AMOLED. Tak. No to jak już takie bierzemy... Tego też u nas raczej nie będzie. Tak. Kolejna rzecz, której u nas też nie będzie, to jest LG X5 2018. Prosty telefon. No, bo to amerykański jest? Nie, Korea. Korea rzeczywiście. 5,5 cala HD, MediaTek 6752, 2 giga RAM, 32 pamięci wewnętrznej, aparaty 5.13. Ale atut w postaci akumulatora 4500 mAh, czyli telefon prawdopodobnie dla kogoś, kto po prostu oczekuje głównie długiego czasu działania i niewiele ponad to. No ale jak sobie przeliczyłem cenę dzwonów koreańskich, to wiecie co, przeliczyłem dwa razy, bo myślałem, że się romnąłem. 1200 z groszami. Cena jest koszmarna. No, za taki telefon... Może w Korei jest drogo po prostu. Może LG się ceni na własnym rynku. Diabli wiedzą, ale to tak, jest... Tak, bo to coś kosmosu, tak jest, bo to już nie pierwszy raz, kiedy mamy LG-ka, który no, nie powinien tyle kosztować, a w Korei jest tyle kosztuje. Jest to cena z kosmosu. Cena współczujemy trochę... Koreańczykom. Serio. Tak. Cena trochę oderwana mi się wydaje. Abstrahując od LG, bo to... Sam telefon, no co, no, budżetowy telefon z dużą baterią. No kurczę, tu nie ma o czym gadać. No po prostu. Tyle, że cena mało budżetowa. Wyskoczyły u nas jeszcze na naszym rynku, zdaje się, telefony z marki, którą może nie do końca preferujemy, no ale są, w związku z tym warto by było odnotować. Odnotowywałeś, nie odnotowywałeś, to ja może powiem. Ulefony? Dwa ulefony. Tak, odnotowywałem. Ulefon X i Ulefon Armor X. Ten Armor X różni się tym, że jest wzmacniany, tak? No tak, a X z kolei bezramkowy. AX z kolei bezramkowy. Możecie oczywiście sami sprawić, tam są w obu mediateki. X jest o tyle fajny, czy Armor X jest o tyle fajny, że ma bateryjkę, zauważyłem, 5500 mAh. I mimo tego, że X bez Armora ma atrakcyjniejszą nieco specyfikację, to ja bym jednak, gdybym miał się zastanawiać nad jednym i nad drugim, to wybrałbym jednak tego wzmacnianego. On kosztuje 849 zł, ten niewzmacniany kosztuje 999. Także różnica nie jest niby ogromna, ale no trochę gdybym miał się zastanawiać, to jednak wziąłbym 5500, jeżeli tam rzeczywiście tyle jest, tak? No to bardzo dobre pytanie. Bardzo dobre pytanie. Nie promujemy, słuchajcie, marki, naprawdę jesteśmy dalece od tego, żeby wam cokolwiek polecać, odnotowujemy. To no ja miałem Ulefona w testach kiedyś i raz czy dwa razy i... Nie jesteśmy wielkimi fanami tej marki. Tak, na pewno nie jestem fanem tej marki, to na 100%. Poza tym mamy pierdółki właściwie. No nie pierdółkę. No dobra, nie pierdółkę. iPhone'em możemy zapłacić w Polsce. Niemcy jeszcze nie mogą, my możemy. I Apple Watchem. Prawda, Niemcy prawda. Nie mogą? Serio? Niemcy zdaje się nie mogą. Nie, niemożliwe. No, w każdym razie my już możemy płacić iPhone'ami. Chociaż ja ten sposób płatności znam od dawna. Kiedyś się za przejście bramą płacił iPhone'em, jedno przejście, jeden iPhone. Teraz na szczęście mogę nawet w Żabce sobie zapłacić, zdaje się, telefonem. Ale też pan zabiera ci od razu? Nie, telefon właśnie, to jest fajne, oddaję, że telefon tym razem zostawia. Niesamowite. Ale kurczę, jakoś nie wiem, od jakiegoś czasu odechciało mi się używania iPhone'a, więc nie wiem. Adam się zniechęcił do iPhone'ów, co jest ewenementem zupełnie. Zresztą, jak pytam kolegów branżowych, to coraz większa liczba przestaje należeć do kościoła. Wyznawców świętego jabłka. W związku z tym
jest szansa, że może przynajmniej u nas popularność smartfonów Apple'a troszeczkę zmaleje. Chociaż one nadal są bardzo fajne, oczywiście dla tych, którzy nie lubią zbyt wiele myśleć przy obsłudze smartfona. Może zastąpili ich wyznawcy Xiaomi. No, może, no, ale to nie, ja podejrzewam, że to jednak inna grupa docelowa, głównie ze względu na portfele. Xiaomi się lepiej sprzedaje, jeżeli chodzi o tą półkę ekonomiczną, tak, bo broń Boże, nie ma w tym nic złego. No, natomiast ale Apple jednak troszeczkę bierze kasę z tego. Wiesz co, ale ten, mam teraz w testach tego 2X-a, Mix 2S. Kurczę, bardzo fajny telefon i w zasadzie taki mocno już zahaczający o półkę premium. Kurczę, ja się nie wstydzę z tym telefonem chodzić. Z daleka od wstydzenia się z przychodzeniem z jakimkolwiek telefonem. Wygląda zabójczo. Natomiast, a cenę pamiętasz pira za oko? No ponad dwójkę tam, 2,5 zdaje dobra, się ale jakoś widzisz, tak, ale no, nadal różnica w cenie jest. Ja wiem, że marka, że ale no nadal, tak? No ale dlatego dobra. Mówię, że to troszeczkę inny portfel działa tutaj, troszeczkę inny portfel działa tutaj. Ja wiem, że są ludzie, którzy są w stanie uskładać sobie pieniądze na iPhone'a albo kupić na przykład używanego. Niemniej, no to nie jest konkurencja chyba, jak mi się zdaje. Nie, pewnie, że nie. Szkoda nam dalej ZTE, dlatego że Senat sprzeciwił się wycofaniu sankcji. W związku z tym, no jakby prezydent może wetować w tej chwili. No jeszcze nie wszystko stracone. Tak? W Stanach działają bardzo silne lobby producentów amerykańskich. W związku z tym tutaj najwyraźniej senatorzy dali się przekonać, że tak będzie lepiej dla gospodarki amerykańskiej, jeżeli ZTE zniknie po prostu z senatorów stać na iPhone'y. ZTE znika zewsząd, niestety. No cóż, no zobaczymy. Też nie jesteśmy wielkimi fanami marki, ale jeżeli znika coś, co było tak mocno obecne, tak naprawdę szczególnie na wszystkich w Stanach, rynkach, tak? Również w Stanach, ale na wszystkich rynkach. No w tej chwili ja się zasmuciłem, wszedłem na stronę produktową ZTE i tam są pustki po prostu. Oni jakby rzeczywiście się zupełnie wycofali. Nie mają co produkować, nie mają jak produkować chwilowo. No, miejmy nadzieję, że chwilowo i jednak jakoś to się tam rozejdzie po kościach. W tym momencie nawet nie widać ich oferty. Jest taka lista, słuchajcie, Android Enterprise Recommended. To jest lista przeznaczona dla klientów biznesowych. Jakby jest to lista smartfonów rekomendowanych dla tych klientów biznesowych. I Jola napisała o tym newsa, ta lista się troszeczkę poszerzyła, ja was namawiam, żebyście tam zajrzeli. I Ola dokonała ciekawego spostrzeżenia, które no jakby jest warte uwagi, mianowicie, że nie ma tam zupełnie smartfonów Samsunga. Ja z pewnym zdziwieniem to przyjąłem. Wiem, zdaję sobie sprawę z tego, że warunki, które Google stawia smartfonom, które się na tej liście znajdują, są dosyć restrykcyjne. Google samo jakby decyduje, które smartfony będzie pod tym kątem testowało, bierze je, testuje, przyznaje certyfikaty. Brak smartfonów Samsunga jest dziwny, nie uważasz? Może kurczę, nie wiem. To tutaj nie chodzi, zapłacili tutaj za coś. Chodzi, nie, ja nie sądzę, że to, że to, nie że wiem, to jest. Nie to. Wiem, nie wiem. Tutaj skąd chodzi to się o klientów bierze. Korporacyjnych, w związku z tym przede wszystkim no, pod lupą są zabezpieczenia, tak? Związane z prywatnością. No ale Samsung ma tego Noxa, więc no. No więc właśnie. Raczej może, to chyba nie może jest to. Jest kwestia, ale słuchaj, może to jest to, że to jest kwestia w dosyć zamkniętej jakby specyfikacji Noxa i tego, że Samsung pewnych rzeczy po prostu Google'owi udostępnić nie chce do badania. Może. W związku z tym może brak Samsunga rzeczywiście stąd wynika. Bo, no bo skąd no, wiemy, że Samsungi też są bardzo dobrze zabezpieczone, jeżeli chodzi o taką pracę korporacyjną. No więc, no dziwne, ale nie korporacyjną, osobistą. Jeżeli miałbym Samsunga do pracy, rzeczywiście mam Samsunga do pracy, co prawda, ale nie używam go aż tak restrykcyjnie, to nie bałbym się go używać. Znaczy nie bałbym się bardziej niż innych smartfonów. Dobrze, bo zaraz powiedzą, że Samsunga teraz reklamujemy. Żeśmy dużo w ogóle reklam puścili dzisiaj. Tak, my słuchajcie, wszystkie marki reklamujemy. Kurczę, nawet telefon poszedł, to jest. My wszystkie marki reklamujemy, dlatego jeździmy, rozbijamy się sportowymi samochodami po Łodzi. Wpadniecie do Łodzi, zobaczycie sportowy samochód na ulicy, na pewno któryś z nas tam i dwóch facetów w kasku. Gdzie dwóch? Ja sam jeżdżę moim samochodem sportowym. Może ty w kasku. Może ty jeździsz w kasku, ja nie jeżdżę w kasku. Nie. Skąd w ogóle taki pomysł, żeby w kasku jeździć? No trzeba być wariatem, żeby w kasku jeździć. Kurczę, w żółtym kasku jeździć. Bez sensu. No. Pojawiły się paski w Xperiach. Tak, na ekranie. XZ1 i w XZ2. Ludzie zauważyli, pobiegli szybko do serwisów, pokazali, a tam powiedzieli, to nie jest wada, to jest feature.
to jest cecha. Tam te się telefony tak mają. Statyka zbiera, jak miziamy ten ekran, no to tam się ładunek elektrostatyczny gdzieś tam zbiera na jakichś tam drucikach w digitizerze i tak dalej, i tak dalej. Się jak się przestaje macać telefon, to się rozłazi po kościach. Dzieje się to głównie w miejscach o wysokiej wilgotności. No, w każdym razie, jakbyście zobaczyli paski na swoim Soniaku, to nie jest usterka. To może nie estetyczne, a nie jest to wadotechniczne. W każdym razie. W zasadzie nie przeszkadzałem, bo się musiałem na zdjęciach wpatrywać. Kurde, gdzie te paski? Nie, no, były widać. Nie, ja przyznaję, widać. Mam porządne zdjęcie, na które już wiecie te paski. Pewnie jakbym sobie kupił telefon za słoną w sumie kwotę, to pewnie bym narzekał, no ale... Galaxy Note 9 z 512 giga pamięci wewnętrznym pojawi się gdzie? Na Dalekim Wschodzie wyłącznie. Nie. Niestety, u nas też nie będzie. I to jest właściwie ostatnia rzecz, którą mamy smutna, co prawda trochę. Powinniśmy jakoś tak optymistycznie zakończyć. Optymistycznie kończymy, słuchajcie, w ten sposób, że dzisiaj właściwie się rozpoczęły wakacje. I nie pada jeszcze. I jeszcze nie pada, chociaż miało padać. Jest ale chłodne. Się ochłodziło, no bo to polskie lato, a lato się zaczyna. Wakacje są znacznie fajniejszym newsem, podejrzewam. A zresztą wiecie o tym, że się wakacje zaczęły. Jeżeli sami nie chodzicie do szkoły albo na uczelnię, no to macie dzieci. W związku z tym wiecie, że przyszedł ten czas, kiedy Polacy... Dobra. Powolutku biorą się za weekend. Na powietrze lecicie. Korzystajcie, póki nie pada. Wszystkiego dobrego. Zapraszamy Was oczywiście na MGSM, a zapraszamy do katalogu, jeżeli chodzi o specyfikacje do naszych filmów, robionych głównie przez Adama, jeżeli chodzi o review, przepraszam bardzo, testy i recenzje. Po naszemu. Słuchajcie, cały dzień czytania po angielsku, zresztą nie tylko po angielsku, po rosyjsku. Dobrze, że po chińsku nie powiedział. Tak dalej, bo... Także niedługo będzie mówił tak dobrze, że nie szczekam, moi drodzy, naprawdę. Wszystkiego dobrego. Taka była impreza. Trzymajcie się. Hej. Cześć.